W ostatnich 5 meczach Celta Vigo odniosła 2 zwycięstwa, 2 remisy i 1 porażkę. Ich ostatni mecz zakończył się remisem 2-2 z Realem Betis. FC Barcelona w tym samym okresie wygrała 4 spotkania i przegrała 1 mecz. A ich ostatnie spotkanie zakończyło się porażką 1-0 z Realem Sociedad. W ostatnich 9 bezpośrednich spotkaniach FC Barcelona wygrała 5 razy, Celta Vigo 2 razy, a 2 razy mecze zakończyły się remisem. Mecz rozpoczął się od prowadzenia FC Barcelony w 15 minucie. Rafinha zdobył gola. W drugiej połowie 61 minucie Lewandowski podwyższył prowadzenie Blaugrany na 2-0. Sytuacja zmieniła się drastycznie w 82 minucie, kiedy Marc Casado z FC Barcelony otrzymał drugą żółtą kartkę, co osłabiło drużynę gości. Celta Vigo wykorzystała przewagę liczebną, zdobywając gole w końcówce. Alfons González strzelił w 84 minucie, a Hugo Alvarez wyrównał w 86 minucie po asyście Javiego Rodriguez'a. Po tym spotkaniu FC Barcelona utrzymuje się na pierwszym miejscu w tabeli La Liga z 34 punktami, natomiast Celta Vigo zajmuje 11 miejsce z 18 punktami. W następnej kolejce Celta Vigo zmierzy się ze Espaniolem, a zaś Barcelona zagra z Las Palmas.